Oblicz odległość między punktem minus 2, minus 4 a prostą o równaniu y równe minus 1 trzecia x plus 2. Ten rysunek ilustruje sytuację opisaną w zadaniu. Mamy prostą i punkt poza nią. Nazwijmy ten punkt A. I teraz co to jest odległość punktu od prostej? Otóż na prostej musimy znaleźć punkt, który jest najbliżej punktu A. I wtedy odległość między tymi dwoma punktami to jest odległość punktu od prostej. No, jak znaleźć ten punkt na prostej? Ano z punktu A trzeba wystawić prostopadłą i punkt przecięcia tej prostopadłej z naszą prostą to jest właśnie punkt, który jest najbliżej punktu A. Czyli powiedzmy, że to jest prostopadła. Ona przecina naszą zadaną prostą w punkcie B i odległość punktu A od prostej to jest długość odcinka AB. No dobrze, czyli najpierw musimy znaleźć równanie prostopadłej do naszej prostej. Czyli napiszmy to równanie y równe ax plus b, to jest równanie w postaci kierunkowej. Teraz jak znaleźć a? Pamiętamy, że proste prostopadłe spełniają taki warunek, że ich iloczyn współczynników kierunkowych jest równy minus 1. Czyli a razy minus 1 trzecia równa się minus 1. Bo współczynnik naszej prostej jest minus 1 trzecia. No to stąd widzimy, że a musi być równe 3. Czyli równanie naszej prostej prostopadłej jest y równe 3x plus b. No i teraz wiemy, że ona przechodzi przez punkt minus 2, minus 4. Zatem współrzędne tego punktu spełniają równanie proste. Czyli wstawiamy teraz minus 4 równa się 3 razy minus 2 plus b. Czyli minus 4 równa się minus 6 plus b, dodajemy 6 do obu stron i otrzymujemy b równe 2. Zatem równanie naszej prostej prostopadłej jest y równe 3x plus 2. Proste, proste padło. Padła do y równy minus 1 trzecia x plus 2. No i teraz, żeby znaleźć współrzędne punktu B, to musimy rozwiązać układ równań. Czyli współrzędne punktu B to jest rozwiązanie układu równań, bo to ma być punkt, który jest przecięciem dwóch prostych. Y równe 3x plus 2 oraz y równe minus 1 trzecia x plus 2. Teraz obie te proste są w postaci kierunkowej i mają to samo b. No ale b to jest współrzędna, której prosta przecina oś o y, prawda? Czyli obie te proste przechodzą przez punkt 0, 2. Czyli stąd punkt przecięcia B ma współrzędne 0, 2. No i teraz musimy obliczyć odległość pomiędzy A i B. Teraz popatrzmy jeszcze na rysunek. Czyli interesuje nas długość tego odcinka. Tak. Dobrze. No to tu mamy kąt prosty. No teraz
Trójkąt prostokątny, jedna z jego przyprostokątnych to jest różnica współrzędnych x tych dwóch punktów, a druga to jest różnica współrzędnych y. No, czyli teraz twierdzenie Pitagorasa pozwoli nam obliczyć długość AB, czyli AB, długość AB do kwadratu równa się różnica współrzędnych x, prawda? Punkt A może napiszmy jeszcze, on miał współrzędne minus 2 i minus 4. Czyli różnica współrzędnych x to jest 0 minus minus 2 do kwadratu plus 2 minus minus 4 do kwadratu, czyli AB kwadrat to jest 4 plus 6, czyli 36, czyli 40, czyli AB to jest pierwiastek z 40, czyli to jest pierwiastek z 4 razy 10, czyli 2 pierwiastki z 10. Zatem odległość naszego punktu od prostej wynosi 2 pierwiastki z 10.